cancels will heal. Nie powinnam chyba śpiewać, ale melodyjka otwarcia odcinka zawsze jest potrzebna. To była moja interpretacja Salisbury Hill Petera Gabriela, a to dlatego, że to jedna z moich ulubionych piosenek, do których lubię jeździć samochodem. Polecam, znajdziecie ją oczywiście na YouTubie. A dzisiaj tematem 3 minut o, serdecznie witam, będzie książka powiązana znowu z wyścigiem oscarowym, bo mowa o książce Nomadland, W drodze za pracą, Jessica Bruder, wydane przez wydawnictwo Czarne, tłumaczenie Martyna Tomczak. I ta książka jest w taki sposób związana z Oscarami, że jest punktem wyjścia, właściwie inspiracją, kanwą i podstawą filmu pod tytułem Nomadland w reżyserii Chloe Zhao. Film ten nominowany jest do Oscara w wielu, wielu, wielu kategoriach, między innymi za rolę Frances McDormand, która wciela się tutaj w Fern, wykreowaną bohaterkę, której nie ma w tej książce, ale która łączy w sobie niejako, spina losy wielu, wielu amerykańskich nomadów, którzy przemierzają Amerykę w poszukiwaniu pracy. Wyścig oscarowy, rozstrzygnięcie swoje będzie miał już w najbliższą niedzielę, czyli 25 kwietnia Oscary zostaną wręczone. No ale jak książka ma się do filmu? Szczerze mówiąc, ja film miałam okazję zobaczyć na specjalnym pokazie pomiędzy właściwie lockdownami. I jest to bardzo poetycka opowieść o ludziach pracy. Czy dla mnie przekonująca? Momentami niekoniecznie, ale nie jestem tutaj po to, żeby mówić o filmie, raczej żeby skupić się na książce, która zrobiła na mnie o wiele większe wrażenie niż film. Przygląda się losom bohaterów, których również spotykamy w filmie, między innymi Lindzie May, która tutaj wysuwa się, o tutaj jest Linda May na zdjęciu. Kto będzie oglądał film, kiedy będzie to możliwe, to na pewno ją rozpozna. Między innymi książka Jessica Bruder, która jest właściwie reportażem, opowieścią z drogi, napisaną bardzo mięsiście, bardzo namacalnie, bardzo konkretnie. Skupia się na tej chociażby bohaterce, czy na Słonki, którą też poznajemy później w filmie. I poprzez poszczególne losy wędrowców, o, tu mamy jeszcze Słonki, akurat się otworzyło, przygląda się życiu współczesnych nomadów. Uderzające jest to, że często są to ludzie starsi, którzy zamiast spokojnie odpoczywać po ciężkim życiu pracy takiej materialnej, pracy rąk własnych, muszą opuścić swoje domy i stają się osobami houseless, czyli nie mającymi domów, które jednocześnie nie są homeless, bo mieszkają w swoich samochodach, czy kamperach, czy różnego rodzaju zbudowanych domach na kółkach i poszukują pracy. No jest to obraz współczesnej Ameryki, bardzo dojmujący, pokazujący kryzys gospodarczy, kryzys polityczny, kryzys też właściwie tego, co rozumiemy jako dom, jako miejsce, w którym ludzie osiedlają się. Może właśnie niekoniecznie, może dom to jest trochę coś jak skorupka ślimaka, który nosimy go ze sobą, on może ewoluować i się zmieniać. Jest to też opowieść o wspólnocie, która rodzi się w tych okolicznościach. Bardzo interesująca, naprawdę świetnie napisana książka. Zachęcam Was, żebyście się z nią zapoznali, bo życie nomadów do najłatwiejszych nie należy. Kmicic się zgadza, tak, tutaj miałknął sobie w tle. A ja oczywiście zachęcam Was nie tylko do czytania, ale też kiedy będzie można obejrzeć film Chloe Zhao, wolę jej poprzedni film, czyli The Rider. Można go było zobaczyć kiedyś na Nowych Horyzontach i to było wstrząsające kino. Zachęcam, żeby oczywiście ten film poznać. I co? I śledzić, kto owego Oscara dostanie. To przecież Centralny Urząd Docenienia Filmowego. Przeżywamy to co roku. To były 4 minuty z hakiem. O, dziękuję za uwagę. A, i właśnie, śledźcie kanał, bo będzie drop czegoś nowego w najbliższych dniach. Strasznie jestem podekscytowana. Także do zobaczenia i pozdrawiam Was serdecznie. Pa!